Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Dzień dobry, panie Czaruj. No, dzień dobry, czołem. Dzień dobry. Siema. Siema. Siema, Czaruj. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Zobaczcie, jest wiatr, jest powietrze świeże i na kanale Wujka Czarka wita was serdecznie. Kto? Wujek Czarek. Poza kanałem. Dziś na świeżym powietrzu. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście mamy ze sobą espresso i wodę. Najpierw woda, potem espresso. A to chyba wiecie, bo już wam mówiłem. Dziś dla mnie odcinek wyjątkowy, dlatego że zabiorę was w podróż w czasie i przestrzeni. Do mojej rodzinnej miejscowości, do Niewiadowa. Specjalny odcinek wymaga specjalnej oprawy, dlatego zdecydowałem się na wsparcie z powietrza. Ta-dam, ta-dam! W tym zadaniu zdecydowała się pomóc mi firma Morele. No i uważam, że ta współpraca w tym wypadku jest absolutnie czymś naturalnym. Na Morele.net znalazłem wszystko, co jest mi potrzebne do realizacji odcinka, a nawet dużo, naprawdę dużo więcej. Morele to nie tylko elektronika. Znajdziecie tam produkty w atrakcyjnych cenach w wielu kategoriach, takich jak sport, dom, ogród, rekreacja. A jeśli, tak jak ja, zamawiacie wiele produktów jednocześnie, na pewno przypadnie wam do gustu usługa Morele Max. W usłudze Morele Max macie trzy możliwości. Na 1 miesiąc, na 6 miesięcy lub 12 miesięcy i przy zakupie produktów na kwotę powyżej 39,99 zł macie dostawę za darmo. Mało tego, na Morele.net znajdziecie masę produktów dostępnych od ręki. Z dostawą w 24 godziny. No ale o Morele jeszcze będziemy rozmawiać, a teraz proponuję Czarik, do wozu, jedziemy. Niewiadów, jeść cyrka, ja wiem, stówka, 115 kilometrów gierkówką. Zaczynamy. I tu zjeżdżamy ze nowej S8 na starą gierkówkę w miejscowości Lubochnia. I to jest ta stara gierkówka, proszę, blisko drzewa. I się zastanawiam, po co oni sadzili drzewa jeszcze wtedy, tak blisko drogi. Kiedyś, nie wiem czy wiecie, drzewa były sadzone po to, że jak jeździły furmanki, to potem liście, te drzewa się łączyły na koronie ze sobą i jak jechałeś wozem i padał deszcz, te liście zatrzymywały większość opadów i taka furmanka sobie przeszła suchym kołem, że tak powiem, ze wsi na rynek, do większej wsi albo do miasteczka. Teraz nie rozumiem. No tutaj akurat jest już gierkówka taka, ta stara, inny asfalt, inna technologia budowania. Tam mniej pili, jak znajdujemy się przed kościołem pod wezwaniem świętego Wojciecha w Ujeździe. To jest moja parafia. Tu przystępowałem do komunii świętej, pierwszej komunii świętej. Ale co wam chcę pokazać najwspanialszego, to jest ten dom. Zielony, piękny domek. To była sala katechetyczna z prawej strony, a z lewej mieszkały wspaniałe, cudowne zakonnice, które uczyły nas religii. Pamiętam siostrę Stanisławę cudowną, która nas, biedne dzieci, bo chodnika nie było, odprowadzała aż do Niewiadowa, 2 kilometry. Taka była cudowna. To jest budynek, który ma 150 lat albo więcej, a kościół jest barokowy, z rokokowym, pięknym ołtarzem. Także warto nawet przyjechać w celach turystycznych. Tu spędziłem połowę życia w tych salkach. Dlaczego? Bo religia była zakazana, dlatego tak nas ciągnęło. Tak, 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 kochani. To lecimy dalej. Tu kiedyś był stary młyn. Woda sobie ściekała. Ja już tego młyna nie pamiętam. W każdym razie tam są stawy hodowlane, ta woda zawsze sobie leciała. A my, idąc z religii, zawsześmy się tu kąpali, to za duże słowo, bo to jest bardzo płytko, no ale właziliśmy do wody.
Pamiętam, jak płynęła Kra, było bardzo zimno, a my już podciągaliśmy spodenki, ściągało się skarpety i się brodziło po wodzie. Tak człowiek pragnął wody za komuny. I niestety, to zawsze była angina ropna potem, jak w banku. Piękne wspomnienia. Ruch straszny jest na tej drodze. Jak myśmy chodzili wtedy poboczem, bo chodników nie było. A oto i on, rzeczony Niewiaduch. Kiedyś było napisane tylko Niewiadów, teraz napisane jest osiedle Niewiadów, bo Niewiadowów jest więcej. Kiedyś był PGR Niewiadów, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne Niewiadów, Niewiadów Mącznik. Nie wiem, jakie jeszcze są Niewiadowy. W każdym razie, jeżeli to jest osiedle, znaczy, że tu ludzie mieszkają. Dzień dobry, panie Czarny. No, dzień dobry, czołem. Swój człowiek. Swój człowiek. Powodzenia, zdrowia. Adaś zaraz wam pokaże, jak się kończy ujazd, bo się zaczyna osiedle Niewiadów. Las. Ten las, wyobraźcie sobie, sadziła ósma klasa, której mój tata był opiekunem, bo tata był nauczycielem. Ja byłem wtedy w pierwszej klasie, czyli ten las ma 52 lata, a tu było pole. Zauważcie, że jak sięgnę pamięcią, całe życie kazali nam zalesiać, 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 zalesiać i my całe życie zalesiamy ty, a lasów coraz mniej. Za moimi plecami jest gminny ośrodek kultury. W tym miejscu kiedyś stał blaszak, w którym zimą było bardzo zimno, a latem była spiekota, tam była biblioteka. Myśmy się tam spotykali, no bo jedyne kulturalne miejsce w Niewiadowie. A teraz proszę spojrzeć. Europa, gminny ośrodek kultury. Mam nadzieję, że też jest kulturalnie. Miałem szczęście i przyjemność występować tu kiedyś ze swoim kabaretem. Byli, nie uwierzycie, sami znajomi. A teraz wam pokażę coś niesamowitego. Tu jest, tak jak widzieliście, gminny ośrodek kultury, a na tyłach gminnego ośrodka kultury znajduje się coś w rodzaju hotelu. To był kiedyś hotel, teraz jest dom wypoczynkowy. I w tym hotelu dorabiała sobie moja mama, jak przeszła na emeryturę. Na recepcji. I wyobraźcie sobie, pracowała na recepcji i kiedyś dwa razy do mnie zadzwoniła. Raz jak był Bernard Ładysz, sobie z nim zamówiłem parę słów i dostałem autograf. I Janusz Zakrzeński, nasz wybitny aktor, znany między innymi z filmu Czarne Chmury, mojego ulubionego, kiedy byłem w liceum. A teraz pojedziemy dalej, do szkoły. Teraz zobaczycie szkołę, do której uczęszczałem, szkołę podstawową, szkołę tysiąclecia imienia generała Karola Sierczewskiego. Tak, oto ta szkoła. Ja tu mieszkałem. Tata jako nauczyciel dostał mieszkanie służbowe. Trzy pierwsze okna na poddaszu z prawej strony to było mieszkanie państwa Pazurów. Pokój, łazienka i kuchnia. Jeden pokój z kuchnią. To było wszystko, co moi rodzice dostali, ale był jeden walor, ponieważ to była szkoła, to było jedyne miejsce wtedy na osiedlu, gdzie była bieżąca ciepła woda. Nie trzeba było palić w bojlerze. To było bardzo sympatyczne, tylko małe mieszkanko. Niżej piętro mieszkał dyrektor Kacperczyk, pamiętam, i rodzina pana Woźnego i pani Woźnej, państwa Psutów, na dole. Mieliśmy nas czterech było chłopaków, bawiliśmy się tylko na podwórku, nie wolno nam było wychodzić za siatkę. Jak to mama mówiła, znaczy mnie nie wolno było. Tu nie było nic, tu był lasek. Graliśmy w piłkę między takimi drzewami. Pierwszy raz zostałem tu w nosa, krwią się zalałem, bałem się powiedzieć mamie, że mi tak długo leci krew, bo bym dostał lanie, jeszcze jedno, że się bije. Ta szkoła została rozbudowana. Była tylko sala gimnastyczna, teraz proszę bardzo, nad tam panele fotowoltaiczne, no bajery. I ta szkoła nowa dobudowana jest, ja wiem, ze trzy razy większa od tej, która była. Tysiąc szkół na tysiąclecie, takie było hasło. Teraz proszę bardzo, Unia Europejska, jest wypas, boisko szkolne. Mamo, jak ja bym miał kiedyś takie warunki, to ja bym był Lewandowskim, a nie Pazurą. A tu proszę bardzo,
do koszykówki, do piły nożnej, jednej, drugiej. Coś jest. A tam za salą gimnastyczną, gdzie jest teraz boisko, to tam uprawiało się warzywa. Dzieci na biologii po prostu uprawiały warzywa, potem zbierały i były, no. Warzywa, owoce i warzywa. Boże, ile tu było wspomnień. Zawsze mieliśmy ślizgawkę przed szkołą, taką wypłaszczoną. Gdzie te mrozy? W tym roku tylko tydzień. Łza się wokół kręci, powiem. No, ale tu mieliśmy zadżebistych, świetnych, cudownych nauczycieli. Najlepszy byłem z fizyki, z matmy, z chemii. Jak poszedłem do liceum, to mogłem 4 lata odpoczywać, jak słowo daje. Polonistkę wybitną mieliśmy. No i mój ojciec, który uczył śpiewu, też był wybitny. La, la, la. W książce autobiograficznej mojej pod tytułem Byłbym zapomniał, opisuję taką jedną sytuację, kiedy powiedziałem chłopakom, że będę aktorem. I oni mówią, ty byś tam w telewizorze? Ja mówię tak. Śmiechu nie było końca. Drwili sobie ze mnie i pokażę wam śmietnik. On się teraz zmienił, jest taki bardziej europejski. Jest oczywiście już, wiesz, selekcja śmieci i tak dalej, ale to jakiś był taki zwykły, śmierdzący śmietnik. I oni znaleźli taką pokrywę od telewizora, bo telewizory miały takie wielkie pokrywy. Sadzili mi łeb w tę pokrywę. Mówią, no pazura, jesteś w telewizorze, weź teraz, występuj dla nas. No i tak. Byłem lekko zniechęcony, ale powiedziałem, no to jeszcze zobaczymy. Teraz zobaczcie, znajduję się przed słynnym klubem sportowym Stal Niewiadów. Jest napisane KS Stal Niewiadów. Kiedyś to był MKS Stal Niewiadów, dlatego że to był metalowy klub sportowy, bo zakłady w Niewiadowie były zrzeszone w zjednoczeniu metalowca i był taki obchodzony Dzień Metalowca. Nie wiem, co to znaczy, nigdy nie wiedziałem, ale było fajnie. Przyjeżdżała estrada, były występy artystyczne, przyjeżdżały zespoły cygańskie. Było bardzo fajnie, a tam, zaraz wam pokażę, pierwszy budynek, gdzie jest teraz przychodnia, to było przedszkole. Tu się zakochałem pierwszy raz. W Lidce Przyborowskiej, potem w Marzenie Wojtczak, czyli 2 razy Holender. Ale to dopiero w starszakach. Nie proponuję miłości w maluchach, bo człowiek nie wie, o co chodzi. W starszakach już wiadomo. To było przedszkole, tam się chodziło na dół, tam mieliśmy taki wypas typu drzewa. A następny budynek to był żłobek, czyli były tam, ojej, najmłodsze dzieci. Za moich czasów nie było trybuny krytej. Teraz proszę sobie siadasz, elegancko, deszcz na ciebie nie pada. Kiedyś tego nie było, trzeba było z parasolem moknąć. No ale było fajnie, słuchajcie. A tam, jak się przyjrzycie dalej, zaraz za siatką jest pole. I jak piłkarz któryś kopnął za mocno w bok i piłka wylatywała w pole, to któryś z zawodników po tę piłkę musiał biec. Nie tam, że byli chłopcy do przynoszenia piłek. Nie było czegoś takiego. No i czasami jedna połowa trwała prawie 60 minut, bo tę piłkę trzeba było znaleźć. Najczęściej to tam rosła kukurydza taka wielka. No weź teraz znaleźć piłkę. A była jedna taka meczowa, bo inne były do treningów, nie nadawały się na mecz. Potem jak kupili więcej piłek, to się znalazł ktoś, kto szukał tej jednej, a drugą się grało. Ale to dopiero na to pozwoliły przepisy. Kiedyś, nie wiem czy wiecie, w futbolu było tak, w piłce nożnej, że była jedna piłka do grania i ona była cały czas w ruchu. A nie, że teraz co chwila bierzesz jakąś następną i one są wszystkie takie same. Teraz, żeby zrobić takie same piłki, to opo, no to trzeba żyć w XXI wieku. I będąc chłopakiem, no młodzieńcem można powiedzieć, w Niewiadowie, patrzyłem zawsze sobie przez okno mojej sypialni na kominy, które zaraz wam pokażę bliżej, i na taką wieżę ceglaną zakładów niewiadowskich. To jest chyba ostatni taki element z tamtych czasów, który się ostał. I pod tę wieżę zasuwałem stąd, z Niewiadowa, pieszo po mamę, żeby jej było miło wracać z roboty. I pamiętam, że jak ludzie mi mijali, mama zawsze później z pracy wychodziła, bo była osobą obowiązkową, to wyobraźcie sobie, że tak mijałem, nie wiem, 300, 200, może 400 osób i wszystkich znałem. I mówiłem, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I tak trwało, aż doszedłem do zakładu.
A to było kiedyś kultowe miejsce w Niewiadowie, kino Wrzos. Tam po tamtej stronie, tam gdzie są literki tylko na, bo tu później była piekarnia, czyli zostały na, to tam była taka jakby gablotka i tam było były zdjęcia i pokazane były filmy, które będą wyświetlane dwa razy w tygodniu. Wtorek 18:30 i piątek 18:30. To wszystko. Zazwyczaj przez dwa tygodnie leciał jeden tytuł, zdaje się. Znaczy leciał. Generalnie myśmy kupowali, trzeba było mieć 10 sprzedanych biletów, żeby odbył się seans. Chętnych było czasami dwóch, trzech, może pięciu. Myśmy taką bandę zbierali. No i wtedy sprzedawaliśmy butelki, żeby mieć hajs na 10 biletów. I wtedy pan odpalał projektor. Tu, w tym miejscu, wisiał przy którychś, nie pamiętam, przy których, może tu gdzieś drąg taki był, taki do trzepania dywanów, drewniany, taki omszały już od wilgoci. Myśmy tu grali w siatkówkę. I z tych drzwi, które wam zaraz pokażę, bo tu była modelarnia albo garderoby kina, kinoteatru, trudno powiedzieć jak to, bo tam była scena, gdzie ludzie występowali. Wyszedł Marek Perepeczko i mówi, Janosik, i mówi, mogę z wami podbijać? A mówi, proszę bardzo. Także opisuję to w książce, byłbym zapomniał. Rozczarował jego występ, dlatego że myśleli, że Janosik to będzie napierdzielał ciupagami. A on wyszedł krótko strzyżony, obłędnie krótko, czyli nie tak jak Janosik, i zaczął śpiewać ballady o Kudżawy. No to nie dla nas, to nasze nerwy tego nie zdzierżyły. Z tej strony tak wygląda kino, a tutaj była, jak to powiedzieć, projektornia, czyli miejsce, gdzie no, odpalał gość projektor, pan Babuca. I obchodził po takich schódkach metalowych, takich przeciwpożarowych. Jak coś takiego. To była tam gdzieś ta projektornia, no bo w tamtą stronę był. I teraz zobacz, o, tutaj w ogóle jest inaczej. Tego nie było, tego bunkra, tylko było wejście do kina. Tak po trzech schodkach się wchodziło, elegancko. To też są schodki, ale to jest dobudowane ewidentnie. Kino się zaczynało tam. Powiem wam szczerze, to już nie jest kino. Brzos, no ale po co teraz kino, jak teraz masz wszystko pod palcem? Możesz oglądać Netflixa, HBO, bracie, Kanał Plus, co chcesz. Możesz oglądać w komputerze, na telewizorze. Po co komu kino? Wróćmy jeszcze na chwilę do firmy Morel. Chciałbym wam opowiedzieć o rozwiązaniu, które nazywa się Marketplace. Otóż, co to jest Marketplace? Jak to działa? Tłumaczę. Dzięki temu rozwiązaniu na Morele.net możecie znaleźć nie tylko ofertę sklepu, ale też innych sprzedawców, skupionych właśnie w działającym tam marketplace. Dzięki temu możliwe jest oferowanie jeszcze większej ilości kategorii produktowych. A co za tym idzie, zyskujecie jeszcze większą dostępność towaru? Proste. Aha, jeśli chodzi o dostawę i płatności, to tu nie ma żadnych ograniczeń. Na Morele możecie wybierać spośród wielu możliwości, które sprawiają, że zakupy są wygodne i proste. Jakby to powiedział wujek Czarek, słowem w Morele zakupy online to pestka. Moment, byłbym zapomniał. W opisie filmu znajdziecie link, który przeniesie was na stronę morele.net. Kiedy rodzice wyprowadzili się ze szkoły, żeby powiększyć mieszkanie, czyli podwyższyć swoją stopę życiową, przeprowadzili się do bloku numer 15, mieszkania 4. Pierwsza klatka, pierwsze piętro po lewo. To ja już miałem wtedy 8 lat, Radek miał rok. I tutaj jest lasek, w którym uczyłem Radka grać w piłkę. On jeszcze słabo chodził, a już kopał piłkę. Tak mu turlałem pod nogi i on po prostu napierdzielał lewą nóżką, prawą nóżką. Umiał to robić bardzo dobrze. Świetnie grał w piłkę. No ale to już tak zarosło. Wiecie, czemu teraz to wszystko tak zarasta? To jest taka, nie wiem, no... Nie ma tam nikogo. My się zawsze bałem tego lasu, że tam są wilki, a nie ma przecież wilków. Ale powiem wam, że dlatego uważam, że to wszystko tak zarasta, bo ludzie mniej chodzą, więcej jeżdżą. Bo to było wszystko jakieś wydeptane, wychodzone. No drzewa też są trochę starsze. To jest ten mój blok. Tu przed tym blokiem cuda się działy. Tam ławeczka jest tak jak stała, tylko jest trochę inna, taka wypasiona, bardziej betonowa, z eleganckim tym. Tam zawsze trzech się działo. Przeczytajcie książkę, byłbym zapomniał.
to tam opisuje bardzo barwne historie z tego bloku. Tu na tej górce pod czternastką, patrzcie, widzicie, taka góreczka mała, nie? A myśmy sankami zjeżdżali zimą, to była najlepsza górka w Niewiadowie. To był szał, to pszz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 z
na tę góreczkę. No i było wesoło. No i tutaj, proszę bardzo, tutaj mieszkał pan Duzik, taki ulubiony mój pan. Dobry bimberek robił, cudowny, cudowny. A tu jest moja klatka. I kiedyś ta klatka nie miała takich metalowych, eleganckich drzwi, tylko miała takie drewniane z taką szybką, jakąś taką, w dziwne wzorki. I ja bardzo słabo rosłem, powiem wam szczerze. Znaczy prawie w ogóle nie rosłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę stanąć w drzwiach? Pewnie, że tak. Bo robię, tu mieszkałem kiedyś. No tak? Pod czwórką. Tak, no. Pod czwórką? I rosłem, i bardzo słabo rosłem. I pamiętam, że to ja uciekam. Takie były te szybki. I ja tak się... Mamy buty na koturnach zakładałem i wtedy się wydawałem taki duży, że urosłem, no. Takie były ten. Pan Cezary. No, no i tutaj była ławeczka, tak jak teraz, tylko nie było takich pięknych tych schodów. Było tak zrobione, nie? No nie, no teraz Europa. Dzień dobry. Siema. Siema. Siema, Czaruj. Poznajesz kota? Kot to jest. No teraz tak. Ten by się szło na skróty do przedszkola, matka mnie prowadziła. Znaczy, już do szkoły wtedy chodziłem. Radka prowadziłem do przedszkola. Przedszkole było tutaj, w tej 13? Tam, gdzie w NFZ teraz jest. A, tam. Przedszkole i obok żłobek był. W takich małych tych i tego. I tędy się szło też na mecz. No to, pani Czarku, wszystkiego dobrego. Powodzenia, zdrowia. Zdrowie. No. I te okna to były moje, te z kwiatkami. Znaczy, moje okno to było tam, miałem biurko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Ja miałem, to było moje okno, to był mój widok z okna, ten. Tu miałem biurko pod oknem. Tu stała lampa na rogu. Pamiętam takie lato, gdzie kładliśmy sobie koce z kolegami tutaj z bloku. Jedliśmy takie na szarym papierze szprotki. Pamiętam z bułą, jak mi to smakowało. Popijaliśmy oranżadą. Patrz, zdrowi byliśmy. Kurczę, i te chrabąszcze majowe, to był maj. Pełno tych chrabąszczy. I dopóki matka nie zawołała, no tośmy tak leżeli sobie na tych kocykach w ciepełku, w przyjaznej atmosferze. Wszystko było jakieś takie razem, a nie tak jak dziś osobno. No i tak się kończy moja, nasza wspólna wycieczka do Niewiadowa, do mojej rodzinnej miejscowości. Dajcie znać, czy wam się podobało. Pierwszy raz widziałem Niewiadów z góry. Dziękuję firmie Morele za pomoc w realizacji odcinka. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków. Pa, do zobaczenia za tydzień.